oprócz świątecznego ciasta drożdżowego, które tutaj na zapiecku dochodzi. No, jeszcze trochę mu brakuje. Mam jeszcze trochę typowo męskiej, wigilijnej roboty. Znaczy, muszę po prostu posprzątać tutaj w obejściu. Tym z szanownym Państwa, którzy bacznie obserwują kanał Dom Pachnący Żywicą, zapewne nie umknęło ich uwadze te sople dyndające tutaj z dachu. I już widzę teraz ładnie na zbliżeniu, że nie wygarnąłem dokładnie liści, a dodatkowo pół metra śniegu na dachu spowodował to, że dach mi przecieka. Te sople już tutaj nie dyndają, dlatego że sople spadły razem z rynną i z tym pasem podrynnowym. Ja wiem, niektórzy z szanownych Państwa łaskawi byli zwrócić mi uwagę na to, że taka 30-centymetrowa do półmetrowej warstwy śniegu na dachu i lód w rynnie to nie jest dobry pomysł. W efekcie cały ten śnieg, który tutaj teraz leży na ziemi koło mnie, na przykład tutaj, jeszcze go widać, cały ten śnieg był łaskaw spaść na dół razem z zerwaną rynną i z pasem podrynnowym. Tutaj na drodze też resztki tego śniegu. Oczywiście na przebitkach będziecie mieli, Szanowni Państwo, możliwość zobaczenia, jak to wyglądało tuż po samej akcji ze spadającym śniegiem. Teraz ten śnieg niestety już stopniał, jak pewnie w całej Polsce. No i wygląda to szaro-buro i pstrokato. No ale jak widać, duża część z tego śniegu została jeszcze na glebie, nierozpuszczona, dlatego że jego warstwa była dosyć wielka. O, a tutaj są rynny, które będę musiał po świętach zamontować z powrotem. Tutaj kolejne straty, znaczy straty, no tak wygląda mój inspekt. Trochę go powyginało, nie? Więc te rurki nie wytrzymują zbyt dużego naporu śniegu. Tutaj to już jest w ogóle fajnie. No, tu się sarny pasły, a w środku to wygląda tak. Więc te rurki odradzam, jeżeli chcielibyście z nich budować sobie szklarnię, to nie jest dobry pomysł. Natomiast dla mnie to nie jest jakiś wielki problem, bo ja to po prostu wyprostuję tutaj. Także sopli już nie ma, zacieki za mną też zostaną usunięte na wiosnę, jak będziemy myć chałupę i więcej te zacieki się już nie pojawią, no bo rynna została naprawiona. Już ta woda nie będzie ciekła z dachu za podbitką po ścianie. Parafrazując słowa wielkiego polskiego twórcy, wielkie śniegu uczynił szkody w obejściu moim. Ale nie ma tego złego. Jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy jakieś parę złociszy odszkodowania. Dołożyłem sobie trochę pracy, ale być może ta praca zostanie jeszcze jakoś wynagrodzona. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem, bo w sumie miał być to film wyłącznie z życzeniami świątecznymi dla bywalców tego kanału. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich oglądaczy tego kanału. Z niskimi ukłonami, wyrazami szacunku i życzeniami szczęścia, zdrowia, pomyślności zasyłam Szanownym Państwu na ręce Wasze, Waszych rodzin, Waszych dziadków i Waszych zwierząt. Pozdrawiam Szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, być może po świętach. Cześć!